Im dłuższy, tym lepszy. Pokazał ci czerwony, no... Korale. Czerwoną nicią z piętę. I mówi tak. Obwiązujesz razem z bandażem rany. I radzę ci złapać antyrad. Albo coś takiego. Albo dużo wódki. Bo to cholerstwo cię napromieniuje przy okazji. Ale lepsze to niż być chodzącym zombiakiem, prawda? Dziękuję, doktorze. Ale... Mam pytanie. No. Ale, czekaj. Jak chcesz takie znaleźć, to musisz je zapuścić w głąb. Na powierzchnię najpewniej. Do trudniejszej okazy znajdujesz w okolicach... Jak to się cholerstwo nazywało? Akademia Nauk, coś takiego. Nie wiem, ale masę ludzi tam chodzi, by jakiś super komputer spróbować, czy coś takiego. Ale no, no, mówię, mało kto wraca. Mówię, mniejsze znajdziesz, ale one się nadadzą tylko na małe rany, a tobie duża sztuka by się przydała. I wypatruj, jak to się nazywa, krwawego włosia. To taka trawa, jakby, tylko strasznie cienka. Jak pajęczyna, o! I ona zwisa, zazwyczaj z rur. Starych gazowych rur. Jak to cholerstwo cię złapie, to się przyklei. I będzie cholernie piekło. Wyjdzie pod skórę i będzie piekło. Całe życie. Bez przeciwbólowych wtedy ni chuja. A jakieś wycięcie będzie wtedy dało? To musisz cholerstwo uważać, bo mam inne korale. Zazwyczaj w kłębach tej trawy sobie rosną. Bierzesz taki chwytak, najlepiej, albo zwykły badyl. Odchylasz trawę i drugim badylem wyciągasz korale. Ale jeżeli nie chcesz, żeby napromieniowały ci ciuchy, ciebie i wszystko co masz, to skombinuj sobie ołowiany pojemnik na to. Dobra. Dziękuję. Jak mam się do ciebie zwracać, doktorze? I ile? Ile zapłacić? Mów dzwonnik. Zapłacić. O Boże, dobra, teraz zrozumiałem, o co chodzi. Z tym dzwonnikiem. Brawo. A dokąd się wybierasz? Do Nowego Jorku. Zobaczysz, że otworzył szerzej to swoje duże oko. To mu jeszcze niezbyt dał rady. Powiedzmy, że mam sprawę w Nowym Jorku, ale brak mi transportu. Mamy cię tam zawieźć? Mhm. Dobrze. Starać więc powiedzcie mi, jak będziecie tylko odjeżdżać. Okej. Okay. I wychodzę. Okej, wychodzisz. I słyszę, że chce coś tam pośpiewuje. Niezbyt rozpoznajesz słowa, ale coś tam sobie pośpiewuje właśnie. Kto pośpiewuje? No ten dzwonnik. Aha. Dobra, idę do Majka. Okej. Okay. W tym czasie Majk i Wiktor coś robili? No, Majk siedział i ruszał stopą. A ja się przeszłem właśnie w okolicy. Bo mówiliśmy poprzednio, że ślady samochodu biegły właściwie wzdłuż torów, tak? Mhm. No dobrze, no to ja w takim razie, jak mamy pociąg, sprawdzam okolice, powiedzmy poniżej 100 metrów. Sprawdzam, czy są jakieś ślady. A wiesz, że jesteście pod ziemią? Okej. Okay. Czyli zeszliście ostatnio do kanałów, nie? A, to dupa, dobra, to nie. Ja idę do Majka i Wiktora. Mhm. To inaczej, to sprawdzę w ogóle okolice, a może tak, żebym wiedział, gdzie jestem, znam teren. Okej, więc jakby mówione, jest to sporych rozmiarów, w niektórych miejscach poszerzany, zauważasz, parking pod urzędem miasta. Po cyferkach tutaj na niektórych spornikach, no skupnąłeś się, że jest to pierwszy poziom. I tak obchodząc, zauważ, że to jest bazar taki ogólny. Na dole, na drugim poziomie, schodzisz tam czy nie? Jasne. Okej, więc schodzisz, mijasz tam trochę ludzi. Jest tutaj bardzo czysto. Zauważasz służby sprzątające nawet.
w odblaskowych kamizelkach. Widać, że dobrze tutaj wszystko działa. Miejsce, gdzie możesz sobie napełnić wodę. Jest też również sporo osób w maskach przeciwgazowych, z karabinami na plecach, z wypakowanymi plecakami. I tak, drugi poziom jest to poziom z bardziej sprywatyzowanymi, czy może bardziej firmowymi miejscówkami, już porządniejszymi, typu restauracje, ligi i te sprawy. Łączy się z kilkoma innymi podziemnymi parkingami. Są również tutaj domostwa, już nie tylko zwykłe namioty, ale typowo murowane czy betonowane, pooddzielane. Zauważysz, tak. Jak to się nazywa, budynek podpisany ratusz, zaraz obok niego komenda i jest też więzienie. Nie są zbyt wysokie, ale za to zajmują sporo miejsca. Udało ci się również dostrzec ligę poszukiwaczy, złomiarzy. Za to na trzeci poziom, gdy przechodziłeś obok tego zejścia, już tutaj stało dwóch strażników. I jest szlaban. Nie, no jak już wiesz, jest pilnowane, to się zbliża. Co, poszło pod bronią? Tak, obaj mają broń. Nie, no spoko. Nie no, przecież jak wiesz, żeby wiedzieć, gdzie jestem i gdzie czego szukam. No tak, gdy odchodzisz, zauważysz właśnie w stronę, jak to się nazywa, w stronę szlabanu, kieruje się grupka osób z kilofami, łopatami, wyglądają na górników. Zostali przepuszczeni po okazaniu tam przepustek. Chwilę po nich z dołu wyszło dwóch typów w białych kitlach, troszkę przybrudzonych, gadali sobie tam na jakieś naukowe tematy. Wygląda na to, że muszą tam być jakieś miejsca pracy czy naukowe placówki. Mam tu takie pytanie. Pył na tych kitlach jest czarny, takim jak miedź, czy to jest po prostu brudne? Przybrudzone. Zobaczysz, plamy, jeden nawet w jednym miejscu przypalony był. Okej, okay, ciekawe. Nie zatrzymuj zbyt długo, żeby mi zwracać na siebie uwagi. No, wracam do Spacesona. Okej, więc spotykacie się wszyscy przy Spaceonie i jego nodze. Spaceon. No. Jest tam taki fajny doktor. Będzie powinien pomóc. Cenę już mamy uzgodnioną jak coś. Weź się tam przejdź. No bardzo zabawne. Pomóc. Szewczuk wybuchł śmiechem. Szewczuk wybuchł śmiechem takim okropnym, zaharczanym. I no skręca się z niego na ziemi. Klej, dobre. Ma sztura! Postawił ci podjedzonego sztura pod nos. Na twoim miejscu się tak nieś. Jak wszystko czuję w nogach, topię dupę. Tak trochę zamilkł, mina mu zrzedła. A widziałem, że dupy kopie nieźle. Puszczam oko do Stana. Dobra, a co ci powiedział ten doktor? No, trochę tak przejebane. Konkretnie. Na ranę, którą mnie trafiło, nie? Tamten... Po prostu, jeżeli nie znajdziemy specjalnych królików, albo ich nie kupimy, albo ukradniemy. Takich królików? Opisuję mu takie czerwone korale, które są nieco radioaktywne, to wszyscy zamienimy się w kupę mózgich. Pytanie do mistrza gry. Czy z opisem w stanie wywnioskować, co to właściwie kurwa jest? To już będzie na chemię. O, nie, to na chemię to nie. Więc no, niestety. Dla ciebie on cię przebierze do Eri. Podchodzę do postaci Wązia i się go pytam. Postać Wązia gdzieś sobie poszła. Kurwa. Sowa za to
Tak stoi ten szewczokiem, kręci głową z politowaniem. A Clover? Clover właśnie grozi jakiemuś sprzedawcy pistoletem, McGonagall stara się im odciągnąć. Oj, w dupę. No, a ja właśnie nie, ja tam pójdę. No poczekaj, jeszcze powiem do końca, tak? A, no dobra, mów. I możemy znaleźć te koroliki, albo mówię, wszyscy po prostu upadniemy trupem, krótko mówiąc, ale za to pomoc mi i zapewne specjalnie musimy go podwieźć do Nowego Jorku. Powiem ci, stary lekarz, tut malina, to mi skalpelem odjebał kawałek skóry i nic nie poczułem. Chyba nie jest za duża cena, jak na to, że uratował nas wszystkich, nie sądzisz? Nie, to jest cena do zapania. Szczególnie jeśli chodzi o naszą skórę. Dobra, i pomogę się czołgać temu. Jason, czołgać. Nie możesz na tym, na rękach tam pójść? A ja po prostu nie mogę wziąć na bary? Nie, bo się... Nie udźwignę go. Sowa cię zarzucił sobie na ramię jak worek ziemniaków. No, jesteś kompetentny. Tak, tak to nazywaj. Weź go tam zanieść, jak możesz, Sowo. A wy lepiej byście ogarnęli naszą przyjaciółkę, bo... Patrzcie. Tak patrzę, co się dzieje tam. Wymachuję swoim monsterem, mogę nawet widzisz. Tam, próbuję mu odepchnąć. I krzyczę do tego sprzedawcy. Ten pychuju, myślisz, że jak jestem kobietą, to możesz mnie tak oszukiwać? Przecież widzę, że jest to procesor jednorodzeniowy, a dwutem. Ty chuju jebany. Pierdolony, matka cię nie kocha w ogóle. Tak patrzę, wiecie co? Ona ma broń, ale tu jest służby porządkowe. A ten zasilacz? Przecież widzę, że spalony, ty krytynie. Zasłon strzelał. I się skończy. Także musimy ją stąd zabrać, to szybko. Więc? Mogę też tam podejść? Możesz. Głupia wziągwo, weź się raz uspokój i przestań wymachiwać swoim jebanym pistoletem, bo w końcu coś się... I rzucam na co? Na zastraszanie czy na perswazję? Dobre pytanie. Chyba perswazja pod to podchodzi. Perswazja. Z tym, że biorąc pod uwagę to, że ja tak wkurwiasz niezły troszkę. Spójrz, ile masz utrudni? 40. 40. Ona jest wkurwiona, to będzie dodatkowe 20. Wyzywasz ją przy tym, to będzie tutaj 10. Więc powiedzmy to już będzie, no te 70 bardzo trudne. Robi się trudny. Zdałem. Zdałeś. Okej. Gdy nazywa się tą dziągwą, zamarła. Odwróciła się w twoją stronę. Podchodzi do ciebie. Stanowczym krokiem. Unik. Nie, podchodzi do ciebie. Patrzy ci w oczy. Jak mnie nazwałeś, niedojebany platfusie? Tym, na kogo wyglądasz. Nie, przepraszam, że cię wyraziłem. Tym, jak się zachowujesz, nie wyglądasz. Chcesz, żebym odstrzeliła ci te jaja, o ile jeszcze jakieś masz? Ona trzyma Mausera w ręce? Trzyma. Zajmuję jej zabrać. Okej. Okay. Zwinę dłonie. Przeciwstawny zręczności. U mnie, nie pierdolę, zręczność. 14, no u mnie dwa sukcesy. U mnie? 3. Trzy. Okej. Więc udaje ci się odebrać jej Mausera. W taki dość brutalny sposób, bo wykręcasz jej rękę. I to raczej dość wkurwiło McGonagalla, który momentalnie ściągnął z plecu swój karabin i celuje w twoją stronę. Jak śmiesz tak traktować panienkę Clover? Ona nas wszystkich w końcu ujebie.
Nie mam zamiaru się nad tym... Nic jej nie zrobiłem przecież. Znaczy... Czekaj. Wiecie co? Wszystko ładnie, pięknie, nie? Nie to mi się wpierdala w wasze dyskusje, ale nie jesteście u siebie. Każda mieścina ma swoje prawa i to też. A widziałem ludzi pod bronią. Więc ja bym nie świrował z bronią. Jesteś przy nich, tak? Tak, jestem za postacią Lenasara. Okej, więc gdy tutaj Clover udaje przed McGonagallem, jak cierpi, on jemu już palec na spust tutaj sięga. Słyszysz bezpiecznie broni? Z pomiędzy ludzi wychodzi czterech policjantów. Policjantów, strażników. Ogólnie władzę tutaj. I tak. Trzech celuje w waszą stronę. Jeden, proszę z nami. Zakłócanie spokoju. Będzie mandat. I odsiadka. No, brawo, tak. Mówiłem. Więc tak. Clays, dajesz im się tutaj skuć, czy? No daję, więc co nie zrobiłem. Okej, ty się dajesz. Clover się szarpie. McGonagall wzdycha. Odkłada broń powoli na ziemię. A ja tego motora też odkładam. Tak, jesteście prowadzeni wysolutku do aresztu. Victory Spacen oraz Sowa? A czy nie wiem, nie poszli do Rykarza. Jeśli nas też zgarniają razem przy okazji, ja bym nie stawiał oporu. Znaczy nie. Bo nie, właśnie jak to wygląda. Mike i Sowa sobie tam poszli, Szewczek wciąż pieczy szczura. Ty tutaj do nich mówiłeś, ale no nie sprawiałeś problemów. A, więc okay, ciebie ja olali. Rozumiem. Jedynie Clays i dwójkę tamtych NPG-ów zostawiłem, tak, co nie? Pomóż mi. Ciekawe jak? Bądź moim świadkiem. Ostrzegałem cię, jak się to skończy. Oczywiście mogę potwierdzić twoje słowo, ale... No to mi chodzi, więc nie... Ale nie jestem zbyt ani sprawiający ufność, ani dobre wrażenie. Ale jak chcesz. McGonagall jeszcze tak wywoła do ciebie. Wiktor! Wiktor, znajdź szakala! On nas wyciągnie! Jest w mieście? Niestety, dalsza konwersacja nie była możliwa, bo no, zostali zabrani na większą odległość. Ja tak do McGonagalla myślę, że nie będzie wielkich problemów, o ile nie będzie takich odpałów jak przed chwilą. Naprawdę ta złość jest niepotrzebna, nie rozumiem, czemu wy się tak piekacie. Clover się teraz ogólnie szarpie z tamtymi policjantami. A McGonagall zwraca się do ciebie. Nawet nie wiesz, ile ta dziewczyna znaczy dla rozwoju tego pieprzonego kraju. Jest jaka jest, ale włos z głowy nie może jej spaść. Ja wiem o tym, nie spadnie jej głos z głowy. Ale ona prędzej czy później sama siebie na samą siebie sprowadzi śmierć. I ja doceniam o to, że ona jest kurwa w chuj mądra i że jest najmądrzejszą osobą jako kurwa kilkadziuska, no ale sam przyznaj, że puścić ją samemu, się sama wyrywa, to w końcu nie wróci i będzie po nowym świecie. Widzisz? Wcześniej udało się dawać jej te tabletki na uspokojenie, z tym, że była potem bardzo ospała i niezbyt jej się to podobało. Więc przestała je brać i kombinować z nimi. Jesteście wprowadzeni do aresztu teraz, do jednej celi. Kraty się tam zamykają. A McGonagall kontynuuje. Już tak ciszej, żeby Clover tego nie słyszała. Ona w tym momencie próbuje jakieś te kraty szarpać, wiesz, drze się i wyzywa tamtych strażników. Więc jeżeli znalazłbyś coś, jakąś herbatę z melisą, coś takiego, co by ją uspokoiło, to myślę, że sporo problemów by nam to oszczędziło. Jak wyjdziemy stąd spokojnie, no postaram się czegoś poszukać. Ewentualnie wystarczy znaleźć jej ten superkomputer i będzie święty spokój. Będzie miała roboty przynajmniej na kilka miesięcy. Dobra.
Ja muszę na wywiad na 2 minuty. Mhm. Okej. Okay. Więc Spacun razem z sobą dotarliście do czarnego namiotu. No, docieram. Wchodzicie do środka, Sowa musi się tutaj schylać. Odwraca się mężczyznę. Rzuć sobie na te morale. Też Sowa sobie też rzuci. Okej, Sowa zdany. Zdany. 5%? Ej, możemy zrobić przerwę? No zaraz. Więc 5% utrudnień. I tak. Dzwon mi się odwraca, pyta. Tak? Kolega nas przysłał do pana. Od koralików. Jeżeli to pan... samo dolega, co jemu, to korale. Starczą. Chyba, że nawdychałeś się tego cholerstwa. No, nawdychałem się. Nogi mi odmówiły pracy posłuszeństwa. Podchodzi tak do ciebie. Kłuje cię w lewą nogę. Nic nie czułeś. Kłuje cię w prawą. Coś tam odrobinę, ale wciąż nie. I jak czucie? No, w prawej lepiej niż w lewej. Ruszać może? Tak prawą, ale troszkę. Jeszcze z 2-3 tygodni będziesz mógł już chodzić. O bieganiu niestety nie będzie mowy. To dopiero za 1,5 miesiąca. A jeżeli bardzo ci zależy na czasie, to polecam transfuzję. Czego transfuzję? Krwi. Od kogo? Cóż. Najpewniej będzie się to wiązało z znalezieniem kilku osób. Albo z przepompowaniem całej krwi, ale to będzie jak śmierć dla kogoś. Może mam w zapasie trochę, może nie. Jaką masz krew? Czerwoną. Chodzi mi o jej typ. Teraz skąd ja wiedzieć mam? Poszedł do szuflady. Wziął strzykawkę. Wbił ci ją w ramię, pobrał krew. Gdzieś tam spojrzał. Popatrzył. B+. Czy ma B+? 1,5 ma. Niestety mi już wyszła. A wie pan, kto by miał? Spójrzmy w kartotekę. Jak zagląda, to... Tam jak to się nazywa? Masy folderów, mających swój się w szufladzie. I tak powoli czyta. Nie, nie, nie. Nie żyje. Nie. Zaginiony. Nie. Nie. Też nie. O! To będzie dobre. Tak kuśtyka w twoją stronę. Daję ci kartkę z adresem. I szczerze powiedziawszy, to nie będzie zbyt czysta robota. Ale to się nie martw. Ten facet, nie? On od dobrych kilku tygodni, miesięcy, lat katuje swoją żonę i dziecko, więc nikt nie będzie za nim tęsknił. Niestety dziewczyna boi się komukolwiek o tym powiedzieć, a ja mam swoje sposoby. Jednak kto uwierzy mi samemu?
No też mogę coś powiedzieć, ale nie wiem, jakie to będzie miało przebicie. Nie, nie. Widzisz, ten pan bardzo lubi sobie wypić. Wystarczy, że postawisz mu kilka w kolejek. W barze 3 rady. Rzucisz tam tę tableteczkę. Przyciągniesz go do mnie. A ja pozbędę się resztek. Akurat potrzebuję kilku innych pacjentów, którym trzeba zrobić przeszczep. Moi kompani wrócą, to się zobaczy. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. To żegnam. Do widzenia. Okej. I wyszliście. A Wiktor? A w sumie to przerwę zróbmy.